Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Dwarf Fortressa. Jestem Kilowski, jest oczywiście Dwarf Fortress. Poza tutaj kamerami szybko tutaj sobie ładnie rozkazałem postawić tutaj podłogę, żeby wypolerować ściany, a żeby tutaj sobie ten pasaż był taki ładny. Przyjeżdża karawana do nas, elficka. Najlepsze jest to, że my dla elfów nie mamy nic, ponieważ no nie mamy nic, po prostu mamy tylko jedynie kości, które możemy sprzedawać na potęgę. Najwyżej jedyne, co od elfu możemy dostać, to oczywiście zwierzęta. I to jest jedyna rzecz trochę interesująca. Ale nie zamierzam się w to bawić, więc nawet mi się nie chce z nimi handlować po jakieś tam zwierzęta. Już mi się ładnie wszystko rozmnaża, mam dużo krundlów, coraz więcej kaczuszek, pisklaków, wszystko jest ładnie. Więc teraz jest problem taki, że potrzebujemy więcej ludzi. I nie mamy żadnego w sumie sposobu, by tych ludzi pozyskać. No jedyne, co możemy robić, to tak naprawdę czekać, aż przyjdzie jakaś fala migrantów, a ja przypomnę, że nam zginęło około 30 osób w jaskiniach. Możemy czekać, aż tutaj będę mógł regularnie sobie brać tak po jednym robotniku, no ale też jest mało. I poza tym, ja regularnie będę tracił tak po jednym, dwóch, tak może do trzech krasnoludów na piętro, ponieważ regularne wykopywanie lawy będzie się kończyło, znaczy no, przekopywanie ścianek z lawą będzie się kończyło tym, że ja będę zwyczajnie tracił górników, którzy będą mi zwyczajnie ginąć. Jednocześnie muszę zadbać o miejsca pracy w ogólnie tutaj twierdzę, żeby wszyscy robili, żeby nic nam nie zalegało, żeby żadna praca. Zostawiam teraz naszego milicjanta kusznika, żeby się rozprawił z tym potworkiem. Wypolerowałem tutaj kamień, potem zrobiłem z tego fortyfikację. No i teraz stajemy i prawdopodobnie możemy oczekiwać, że on zacznie do niego strzelać. Tak przynajmniej powinno to działać, tylko kurde nie wszyscy, tylko ty jeden zacznie do niego strzelać. No bo powinno to działać. No to dobra, odpuszczamy grę i co? No ja i co? On nic nie robi. No to dobra, to może każe mu stanąć sobie gdzieś tutaj na przykład, dokładnie w to miejsce. Idź w to miejsce. No niestety krasnoludy nie są aż takie posłuszne i się tak bardzo nie słuchają, ale dobra, o. I teraz... I spróbuj strzelać. No strzelaj. On ma już przecież skilla, skilled marks dwarf, więc powinien sobie poradzić. No chyba, że nie ma przy sobie... Nie no, ma bełty przy sobie. No to ma i kusze, ma i bełty, a strzelać nie chce. To jest trochę taki mankament tej mechaniki, no i on się teraz wraca, bo stwierdził, że pierdzieli. On nic tutaj nie widzi. No i tyle. No i to jest właśnie z tymi krasnoludami ślepymi, niezdatnymi do strzelania przez fortyfikację, bo nie jest do... bo nie da się go trafić. No masz kuszę od tego, żeby przed nią trafiać, no. No w sumie rozkopanie tego źródełka razem z tymi ludźmi tutaj latającymi nie było zbyt mądre. Zginęły mi dwie osoby, w tym jeden stolarz, bardzo w sumie doświadczony i bardzo oddany naszej twierdzy. No cóż, straciliśmy go i z tym nie zrobimy już. Tutaj będzie się wlewała ta lawa, a nasi ludzie są obecnie tutaj odcięci. Taka sytuacja, bo tak, tutaj się wylewa, chociaż oni mogą po poziomie jeden sobie chodzić bez żadnego problemu. Więc to nie powinno mi jakoś bardzo przeszkadzać. No ale fakt faktem, lawa się stąd wylewa, a oni są tutaj chwilowo odcięci. Ale wiesz, ja mogę to zrobić jak normalny człowiek. Na przykład temu górnikowi, co jest tutaj, po prostu kazać, po prostu i zwyczajnie. Tylko pytanie, czy tu nie będzie lawa za ścianą. Nie powinna być. Lawa jest raczej pod nim, czyli gdzieś tutaj w dół. No to tak, na początek ja bym ci kazał zrobić tak. Rozkopać tu w dół, żeby wiedzieć, jakby zrobić taki zwiad, a następnie tutaj schodki w górę, o gdzieś tu, i następnie wkopywać się o gdzieś tędy, boczkiem. I w ten sposób wyewakuujemy tych ludzi. W sumie mogę to zrobić wcześniej? A czemu o tym nie pomyślałem? No, nie pomyślałem i tyle. Jednak w sumie ta ewakuacja nie jest w ogóle, nie no, jest potrzebna, bo ci debile nie potrafią w ogóle przejść koło tego demona, bo go widzą i się strasznie boją. Ach, karamba, no. Niepotrzebnie w ogóle to otwierałem. Mogłem ich tu zamknąć na wieki, nawet ich nie ruszać. Będę szybko na foras się tam upewnić. Generalnie mechanika strzelania przez fortyfikację jest tak znana i zrozumiała jak fizyka czarnej dziury, więc generalnie chyba nie ma co jednak liczyć na to strzelanie przez naszych strzelców, bo to raz działa, raz nie działa. Ci nasi żołnierze generalnie są bardzo nierozgarnięci, więc no cóż. Szybko tutaj klikam, żeby sobie wszyscy nasi żołnierze uaktualnili swoje ubranka, swoje zbroje i tak dalej, ponieważ wtedy oni po prostu lecą sobie na magazyn wziąć coś, co nam zalega, co może być dla nich lepsze. No ale tak podsumowując, generalnie tutaj mamy takie pierwsze w pełni wykończone piętro, z którego wydobyliśmy wszystkie kryształy i wszystko generalnie odkryliśmy, co się dało. Nie pozbywamy się, ani nie zamierzamy zabijać tych demonów, bo nie widzimy żadnej w sumie potrzeby. Więc teraz możemy przechodzić na jakieś kolejne pięterko, coś tu jeszcze poodkrywać.
Dobrym kolejnym piętrem byłoby na przykład w sumie to piętro, bo już tutaj nawet sporo odkryliśmy. Tylko trzeba by, a bardziej wypadałoby jeszcze odczekać, aż się cała ta lawa tutaj zastygnie, zaniknie. Wtedy otworzyć oczywiście to źródełko, znowu uciec, znowu odczekać, aż zastygnie i potem można się już kopać w tę i w tamtą stronę. Całkiem dużo mamy tutaj adamantyny, bo ona była zarówno i tu, jest nawet tutaj, więc tego adamantytu jest naprawdę dużo. To cieszę, że akurat ta żyłka jest taka bogatsza. Prawdopodobnie wykluły się krundle, ponieważ jest ich gigantycznie dużo obecnie i to tak skrajnie. I dodatkowo one wylatują masowo, tak jakby stąd, tak jakby z środka, czyli jakby się wykluły te jajka, które były zapłodnione, tak mi się wydaje może. Jakby tutaj w egg, to mamy tutaj niby te krundlowe jaja, jeszcze są one tutaj, więc może będzie się tych krundów jeszcze więcej tutaj rodziło, nazwijmy to. Prawdopodobnie te krundle nie są przypisane, tak, one nie są przypisane, czyli się musiały tutaj wykluć. Ale to cieszy akurat, to cieszy. Przypiszę tutaj te krundlów trochę tutaj na dół, a resztę tych krundlów, których nie udało się przypisać tutaj, znaczy tutaj u góry, na ziemi, to tą resztę planowałem właśnie tutaj rozstawić na tym poziomie właśnie podziemnym, żeby tych krundelków było również troszeczkę tutaj, w dwóch miejscach. Czy to ma jakiekolwiek znaczenie? Raczej nie. Jeśli chcemy pozwolić naszym krasnoludom, by na przykład sobie takiego krundla wziąć jako zwierzątko domowe, zwykłe pospolite, a nie jako bydło, to oczywiście możemy na przykład zaznaczyć kilka od tych krundlów tą ikonkę zwierzaczka. I na przykład 5 krundlów przeznaczamy na to, żeby mogły być przez kogoś zaadoptowane. Ciekawa mechanika jest taka, że nie możemy tego zaznaczyć przy kotach. Koty same sobie wybierają właścicieli. Taka tutaj jest mechanika. W sumie dosyć prawdziwa, można by powiedzieć. Nareszcie przybywają migranci. Pisze, że przybywają migranci pomimo zagrożeń. A to oznacza, że gra chyba rozumie, że tutaj doszło do tutaj regularnych masakr, regularnych śmierci naszych krasnoludów i chyba też rozpoznaje, że mamy tutaj również tak jakby demony i zapomniane bestie na jakby takiej wolności, nazwijmy to. Trochę sytuacja problematyczna, muszę to przyznać, ale przynajmniej przychodzą. Jacyś ludzie przychodzą. Jakby przyszło ich wystarczająco dużo, to od razu mogę zrobić tutaj oddział. A nawet teraz mogę luknąć, co to są za ludzie, co oni sobą reprezentują. Dwójka dzieci, a reszta to jakieś pierdoły. Czyli niestety zbyt dużo sobą nie reprezentują, no ale skoro sobą reprezentują mało, to w sumie nadają się nawet do robienia w armii. A to się jak najbardziej ceni. Kolejne podziemne znalezisko to topór dwuręczny. Wielki topór, który chyba może być używany przez któregoś z naszych krasnoludów. Generalnie kwestia używania broni wcale nie jest taka prosta, ponieważ one jeszcze muszą spełniać warunek wielkości. Na przykład jeśli broń jest zbyt duża, to niestety nią krasnolud walczyć nie może. Tak działa ta mechanika. Szczególnie to się odnosi oczywiście do tych broni, które są tak jakby obce, ponieważ ta broń, którą teraz właśnie tutaj wydobyliśmy, ona jest tak jakby niedostępna dla nas w produkcji, przez co nie możemy jej pod siebie dostosować. Na przykład tutaj jest stworzony artefakt buława, stworzony artefakt miecz, czy nie, to chyba nie jest nawet artefakt, tylko to po prostu zostało wydobyte, ten zwykły miecz, to tym jak najbardziej mogą walczyć, ponieważ to jest po prostu dostosowane, to jest po prostu miecz, który możemy my i również wykuć. Ale taki już topór, no to my nie mamy go w opcjach. To może być na przykład broń użytkowana głównie przez ludzi na przykład. Chociaż tutaj to głównie mówimy na przykład o takich pikach, o halabardach, ponieważ tutaj ma chyba halabardę, tak. I to głównie te bronie są niedostosowane. I tutaj generalnie jest dużo jeszcze takiej matematyki, takich statystyk ukrytych poza naszym widzeniem, na przykład to, czy krasnolud jest duży, mały, czy jest wystarczająco duży, by taką broń nosić i tak dalej. To jest naprawdę dużo takich statystyk, których my akurat tutaj nie możemy sprawdzić, ani też nie możemy na nie wpłynąć. A i chyba o tym nie mówiłem, czasami po prostu wolne zwierzęta, które mamy na przykład te wolne psy łowcze, potrafią się po prostu przyłączyć i po prostu tak jakby podporządkować łowczemu, ale czasami mądrzejsze jest po prostu zapamięci sobie zwyczajnie tego łowczego przydzielić. Czyli na przykład wchodzimy tutaj w pana Tigbo, który jest naszym głównym łowczym i klikamy tutaj, żeby przydzielić mu jednego psa. No i teraz on tak jakby został adoptowany, jest nazwany teraz Endog Utmiretem. No i teraz jest to pies, który jest tylko pod panem Tigbo. I mamy jeszcze jednego psa, którego możemy komuś przydzielić. No to bierzemy sobie kolejnego łowczego od na przykład Tun Lularnil. I jemu damy drugiego psa, który będzie się nazywał Ilrar Abuziablel. No, wraz z naszym rozwojem feudalnym dostajemy taką pozycję, którą możemy komuś nadać, Champion. Ona nie wymaga żadnych pokojów ani tym podobnych. Generalnie możemy wyznaczyć pewnego krasnoluda, żeby był naszym championem. I kiedyś to działało tak, że ten champion teoretycznie powinien chodzić po barakach i szkolić generalnie ludzi.
ale to nie działa. Champion w momencie, kiedy jest tak jakby wyznaczony, to jakoś jest upośledzony, wytraca funkcję i tak dalej. Staje się jakimś takim dziwnym szlachcicem. Więc generalnie Champion wydaje się być ciekawą funkcją z perspektywy historycznej, ale obecnie jest całkowicie bezużyteczny. I w sumie jest to naprawdę zmarnowaniem jednego krasnoluda. Czy on jakokolwiek pomaga? Nigdy mi się nie trafiło, żeby dostać pomoc od Championa, który zawsze gdzieś tam łaził w te, we w te i zwykle się obijał w karczmie. Oho, a tutaj ciekawa informacja. Przyszedł do nas człowiek i on wypytuje i szuka informacji o artefakcie o nazwie Lion Fox. Artefakt Lion Fox tak całkiem przypadkiem jest artefaktem, który znajduje się tutaj. Czyli musimy teraz troszkę zwrócić uwagę na tego Esta, ponieważ tutaj może się stać coś złego. Milicja czy też gwardia może pracować nie tylko w tych zarządzonych odgórnie nam poleceniach, tylko można też stworzyć nowy typ właśnie rutyny, według której będą pracować. Klikając tutaj dodaj nową rutynę i tutaj możemy ją jakoś już wzbogacać. Musimy teraz zedytować i stwierdzić, co my tutaj oczekujemy, żeby było robione. Możemy te polecenia wydawać tylko niektórym osobom, niektóre tylko wszystkim, niektóre poszczególnym, niektórym po prostu w zależności kto ma co robić. No i tak. Ja bym oczekiwał od moich ludzi przede wszystkim, żeby spali w barakach, zawsze nosili broń. No to okej, to jest chyba proste. A to jeszcze jest nic szczególnego. Możemy teraz wejść w polecenia miesięczne i rozstawiać im plan pracy, oczywiście w ramach pewnych miesiąców. I na przykład możemy rozkazać im, żeby na przykład wszyscy w tym miesiącu na przykład patrolowali. Żeby oczywiście patrolowali, to musimy stworzyć pewien plan patrolowania. Teraz na przykład, żeby dać im jakiś plan patrolowania, to musimy teraz taki patrol zarządzić. Oczywiście nie do końca pamiętam, jak się zarządzało taki patrol. Trzeba chyba go zrobić po prostu nowy. A tak, się klika tutaj na mapę, się zarządza patrol. To na razie wejdę na tą naszą gwardię i jak widzimy taki patrol na przykład. Na przykład od wejścia oczekujemy, żeby taki nasz strażnik przemaszerował do sali tronowej. Następnie niech wyjdzie z tej sali tronowej tutaj na schody. Potem niech się przejdzie tutaj i zobaczy, czy jest porządek. Potem niech wróci, zobaczy, czy jest porządek na cmentarzu. Tak tylko wstępnie, nie musi jakoś bardzo tutaj patrzeć. Następnie niech przemaszeruje na dół, zobaczy, czy jest porządek w tawernie. Niech spojrzy, czy nic na przykład nie ukradziono z muzeum. I przemaszeruje się tak po prostu tutaj w tą stronę. A potem może tylko tak sobie przejść tutaj na dół. No i w sumie tylko tyle. No i to nawet wszystko. No i to jest jego sposób działania, jeszcze tak, żeby się to zaokrągliło. To pozwolę mu, chociaż nie, on teraz sobie wróci tutaj do góry. Dobra, to coś takiego. I to jest pierwszy typ patrolu. I wydaje mi się, że on się zapisał, tak mi się wydaje. Więc teraz możemy na chwilę to wyłączyć, im to patrolowanie i teraz możemy na im wrzucić, żeby oni wszyscy, na w ramach miesiąca, na przykład granitu, zajmowali się patrolem typu pierwszego. I oni wszyscy będą patrolować w miesiąc granit. Następnie za pół roku, czyli jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czyli będzie chyba dopiero tutaj w Limestone'ie, znowu każemy im patrolować. Następnie, po tym jak patrolują, mają dwa miesiące po prostu bycia pod orężem, czekają po prostu i nic nie robią. Następnie na przykład w Hematyt, żeby były dwa miesiące czekania. Na przykład tutaj możemy zarządzić w tym miesiącu, żeby trenowali, czemu by nie? I podobnie na przykład tutaj dwa miesiące trenowanie i w ten może sposób. Może dobra, może troszeczkę im rozkręcę robotę. Tu będą dwa miesiące trenowania, w taki sposób. I w ten sposób możemy zwyczajnie zrobić taką rutynę i potem możemy ją oczywiście przydzielić. Więc na przykład w ten sposób będę chciał, by gwardia sobie funkcjonowała. Więc przydzielam teraz im tą robotę. No i teraz pytanie, co będą robić. Znaczy w sumie nic nie będą robić, bo oni teraz dostali robotę. Teraz mają rutynę szóstą, więc teoretycznie nie mają żadnych teraz rozkazów. Po prostu teraz schodzą ze służby i znaczy nie są off duty, nie zdejmują zbroi, ale są tak jakby w gotowości, nazwijmy to. Tak przynajmniej ja to rozumiem. Jaką rzecz tutaj nową odkryliśmy, coś zobaczyliśmy nowego? Nic tu ciekawego nie ma, tylko ogień. No to skoro jest tylko ogień, no to cóż, przynajmniej tutaj tą bombę rozbrajamy na kolejnym piętrze. A tutaj mamy, o, zarówno broń jakąś, jak i ogień. No to też elegancko, możemy się tutaj wkopać nawet i do tego się teraz dostać. Snus Dudeng, to jest Warhammer. Wydaje mi się, że te młoty wojenne z tego boskiego metalu nie są zbyt dobrej jakości, ponieważ ten boski metal jest dosyć lekki. No i jak możecie się domyślić, broń obuchowa, która jest lekka,
no nie do końca spełnia swoje cele. Więc to jest właśnie trochę taki problem. Dobra, zwiększę trochę tempo tej mojej działalności ogólnej i zacznę tworzyć kolejne baraki. Będą one mi szczególnie potrzebne o tyle, że będę robił teraz kolejny oddział, kolejną milicję. To będzie ona działała w ten sposób, że ja przerzucę praktycznie całą milicję z tej mojej głównej, tak jakby do tej drugiej i tworzę nową na ich miejsce. Ponieważ będę używał tak jakby Czemu ktoś tu jest martwy? A kogoś chyba spaliło. Znowu klasyka. Akurat klasyka gatunku, tak, będą regularnie ginąć ludzie akurat, a ludzie mogą sobie ginąć, akurat ludzi nie szkoda. A po co nam w ogóle te kolejne baraki? Kolejne baraki są nam po to, żebyśmy mogli w końcu wejść w ten content podbijania i żebym mógł wam w końcu pokazać, o co w tym całym podbijaniu, w tym całym lataniu po świecie nad tymi oddziałami chodzi. Jaki jest sens w ogóle w tym ukryty? Tak przy okazji, teraz widząc, jak bardzo chaotycznie przeróżni moi pracownicy działają, to jestem zmuszony wziąć i kazać wszystkim moim hutnikom używać wyłącznie tutaj magazynu 22 jako źródła rud do pracy. Oraz zauważamy oczywiście w tym fakcie, kiedy na przykład bierzemy te rudy do pracy, że oni potrzebują używać różnych rzeczy w tej pracy. Czyli na przykład jeśli robią stal, to będą potrzebowali żelazo, jak i leśnińskie żelazo. Przez co oprócz podłączenia im sobie magazynu 22, no należy też podłączyć magazyn ten tutaj, w którym są bloki. Znaczy nie bloki, tylko sztabki. Po prostu muszą brać żelazo, no i świńskie żelazo. I tak samo muszę im podłączyć również magazyn 21, żeby mieli skąd brać węgiel również do produkcji stali. Więc taka trochę no, słaba rzecz, że muszę aż podłączyć do tych wszystkich pieców aż tyle magazynów. No ale cóż, trzeba, bo w ten sposób ograniczam sobie to, że oni latają po całej mapie i zbierają z całej mapy jakiś jeden bloczek i potem idą z nim pół godziny. No trzeba to zrobić, żeby ograniczyć takie bezsensowne latanie po całej mapie. No to tak, robimy nowy skład. Będzie to oczywiście oddział w pełni stalowo-wojowniczy. Teraz tak, zamierzamy wszystkich tych żołnierzy stąd po prostu wyciągnąć z tego oddziału, albo lepiej, tych ludzi, którzy tutaj mamy nowych, powsadzać w miejsca tych obecnych ludzi. No i teraz po prostu tak sobie zamieniamy. To, co robię, jest całkiem zdrowe, ponieważ ci ludzie nowi będą szkoleni przez w miarę doświadczonego szefa milicji. To jest bardzo właśnie warte do zauważenia. To jest akurat, trzeba mieć to na uwadze, że właśnie kiedy są pod kimś zdolnym, to szybciej się uczą. Teraz, jak mam tych ludzi, to oni teraz polecą się szkolić. I teraz tworzymy nową milicję, a bardziej teraz ustawiamy nowego szefa milicji. I teraz musimy go znaleźć spośród osób, które obecnie nie są milicjantami. No i teraz zrobiłem pewien błąd, bo teraz nie wiem, kto jest milicjantem, kto jest tym byłym milicjantem, a kto teraz nie jest milicjantem. Teoretycznie powinienem chyba... O właśnie, wyłączę sobie to. Other squads, exclude. O dobra, w ten sposób wiem, kto jest, a kto nie jest. No, ten kurde DF hack jest świetny. Naprawdę, wszystkim wam polecam go używać. I mogę sobie właśnie tutaj wszystkie osoby, które na przykład mają dzieci, które nie lubią walki i tak dalej, które są ranne, mogę wszystkie je sobie wydzielać, naprawdę. W ten sposób można zrobić bardzo dobrą militarię. No, tak czy siak. Więc tak, szefem naszej milicji niech zostanie na przykład Mebzut. No i sobie całą tą resztę tutaj sobie wyznaczamy tych ludzi, co tutaj właśnie mieliśmy. No i właśnie brakuje nam tylko jeden żołnierz, czyli świetnie nam to właśnie spasowało. Znaczy, dokładnie tak jest, jak powinno być. I tak będzie na przykład niech ten pan Rybak. On jako jedyny będzie musiał się to jeszcze troszeczkę pouczyć. Oczywiście ten oddział dostaje polecenie, żeby wiecznie trenować. I dodatkowo klasycznie zaznaczamy im, żeby spali w barakach zawsze. Ja sobie rozdzielam te miejsce do treningu i miejsce do spania, dlatego żeby po prostu nie skakali po tych łóżkach. Po prostu to jest tylko kwestia dla mnie czysto estetyczna i taka dla sensu i rozumu. No, więc w ten oto sposób mamy kolejny oddział. I ten oddział jest mi właśnie po to, żeby oni się tutaj przeorganizowali i będę mógł ich używać do podbojów. Naszego pana trochę upośledziło tego nowego rekruta i niesie ze sobą bardzo dużo metalu oraz platynę, więc jego droga do pozyskania ekwipunku trochę będzie jeszcze trwała, no ale no cóż, musimy być wyrozumiali dla głupich krasnoludów. No jak już popatrzymy nawet na zdolności naszych krasnoludów, to widać, że są oni już nawet legendarni, niektórzy są mistrzami, przez co jestem w stanie zaryzykować, na razie pana Wukara w ogóle wyłączyć z tej grupy, ponieważ on będzie nas mocno spowalniać. Tutaj wszyscy są zawodowcami, więc ja tą grupę, którą nazwę Masters of War. I oni tak się będą teraz nazywać. Znaczy nie, oni się tak nie nazywają.
Zmienia się nazwę chyba tutaj dopiero. Znaczy jakby napisał coś tu i pisał to. To działa? Działa. A, okej. Okay. Bo możemy tą nazwę właśnie, jak widać, tutaj napisać językiem krasnoludzkim. I tutaj wpisujemy, jakie słowo chcemy mieć. I tutaj, no jeśli jest, to będziemy mieć. O, i tutaj Master of War. Kun Alnis. Tak się nazywa ta nasza grupa. Tylko nie dało jej tej nazwy, bo powinno ją dać, ale nie dało. Bo w sumie tutaj naklikałem coś i jest brzydko. To jednak dodam Kun Alnis. Tak jak w sumie nam wyszło, niech RP stanie się zadość. Dobra, bo to widać, że chyba nadpisało to i się zepsuło. Dobra, nieważne. Więc teraz naszych ludzi, naszą grupę Kun Alnis, wyślemy na wojnę, znaczy na bitwę. Ponieważ wojna to trwa, a bitwy trzeba będzie właśnie toczyć. To teraz gdzie chcemy wyrzucić naszych wojowników? Widzimy, że zaraz obok znajduje się twierdza. Goblinia, a bardziej krasoludzka, ale zajęta przez gobliny, w naszym sąsiedztwie. Więc trzeba ją odbić, żeby wzmacniać krasoludzki front przeciwko goblinom. A tych goblinów, jak widać, jest od cholery tutaj, naprawdę. Więc robimy raid, chcemy podbić, conquer and occupy. Nie chcemy tego plądrować, chcemy właśnie to podbić. I wysyłamy właśnie naszą grupę Kun Alnis. To właśnie kiedy idą nasi krasoludzi podbić, żeby okupować, to dostajemy komunikat, że oni będą tak jakby straceni tam. Tylko to nie jest do końca prawda, oni nie są straceni. Po prostu trzeba będzie odczekać pewien moment po podbiciu, a dostaniemy informację, że dobra, jeden z tych krasnoludów został tutaj lokalnym zarządcą, no i tyle. I potem my musimy wysłać naszego posłańca z informacją, że okej, chcemy odzyskać robotników. Czyli po prostu normalnie używamy mechanikę taką, jaką użyłem przy okazji tego miasteczka tutaj. Czyli wysłałem człowieka, żeby przyszedł po ludzi. I wtedy my wszystkich krasnoludów, których wysłaliśmy, odzyskamy. Oprócz tego jednego, który ogłosił się lokalnym zarządcą. Tyle i aż tyle. I oczywiście my te oddziały, które potem pozyskamy, możemy z powrotem wdzielić do armii i tak dalej. Tylko problem jest taki, że musimy te role im z powrotem przeznaczać, ponieważ no oni są oficjalnie tak jakby straceni. My wytracimy tych ludzi, kiedy idziemy na podbój i cholernik ten jeszcze poszedł spać. Ja pierdzielę, najgorzej, to jest właśnie najgłupsza rzecz, jaka się może wydarzyć. A co tu się stało? O, znowu się wylała lawa i to gigantycznie się wylała lawa. Jak to się wylała lawa? Bo to się połączyło stąd. Tu się wylało stąd. Tu jakoś się wylało stąd. No, straszne rzeczy. Ile ludzi zginęło? Na razie nikt nie zginął. Na razie tylko karawana przyjechała. Ale płonie tutaj jedna osoba, jeden górnik. No cóż. Bywa czas na handel z ludźmi, co nam ciekawego możemy od ludzi zakupić. Wpierw sprzedamy im od razu, tak jakby z góry, trochę kości, ponieważ no, możemy to zrobić, więc od razu dajemy im tak jakby 5000 albo nawet 7000 na dzień dobry, tyle chcemy wydać u ludzi. Wszystko oczywiście z kości. I co nam ciekawego mają? W sumie jedźmy sobie tak po liście. Jakieś instrumenty. Tutaj, o, człowiek ma żrownicę w klatce, bardzo interesujące. Jakieś dwie zabawki to możemy kupić. My zabawki też możemy wyrabiać, ale zawsze o tym zapominam. Tutaj ma chyba kaczkę jakąś, to też mało interesujące, bo my kaczki mamy. Jakieś bronie. Z tego co ja tu widzę, to tutaj nie ma nic ciekawego, dosłownie nic. Jedyne co możemy zrobić, to kupić trochę sukna roślinnego od tych ludzi. W sumie to tyle, bo bida, nic ciekawego nie mają. Sukno roślinne nam się bardzo przyda, bo my nie wyrabiamy z naszym pigtailem w właśnie produkcji ubrań, a my cały czas je produkujemy non-stop. Końca nie widać, ponieważ no cały czas jak nasi krasnoludzi noszą te ubrania, potem one się ścierają, psują i tak dalej, trzeba zakładać nowe i tak w kółko i w kółko. Tyle chyba im powinno starczyć, jeszcze dorzucę tutaj trochę więcej kości. Tutaj lekka poprawka do tych hut, które tu postawiłem. Również wypada to zaznaczyć, czyli tak naprawdę to zaznaczyłem dla tych hut, żeby używali wszystkich magazynów, które się tutaj znajdują w pobliżu. Ponieważ moi hutnicy nie używali w ogóle flukstonów, bo nie mieli tego zaznaczonego. Wróciło nasze Kun Alnis i teraz możemy wejść w raporty i zobaczyć informacje na temat tego najazdu. Dowiadujemy się, że oczywiście nasi tam rycerze zaatakowali i tak dalej. No i nasi krasnoludzi tam walczą, że jakiś krasnolud walczył z innym krasnoludem, a jakiś krasnolud walczy z innym krasnoludem, a jaki krasnolud walczy z goblinem. Jakiś goblin zaatakował naszego krasnoluda. No to generalnie trwa walka. Atakują się, walczą. Ktoś został tam pokonany i tak dalej. No i pytanie, jak to się skończyło? Bo to wygląda jakby w ogóle nie doszło do zajęcia tych terenów. W ogóle nie doszło do zajęcia. To bardzo dziwne. Czyli coś tak jakby powalczyli i nic się nie stało. Bardzo dziwne.
Bardzo dziwne, muszę to przyznać, że tutaj nic się nie stało interesującego. To jak powiedziałem, dziwne. No to oczekuję, że może ktoś inny tutaj przyjdzie nas wspomóc w wojnie, w szkoleniu się. Może pan tutaj, o dobra, on może nas tutaj czegoś, a nawet nie pan, tylko pani. Mam nadzieję, że ona nas tutaj wspomoże, bo ona akurat już nic nie niesie, więc nie ma żadnych problemów w dołączeniu do armii. To zostało załatwione i teraz, jak już widziałem tutaj, że wykopano to wszystko tutaj, co kazałem, to teraz każę im to wszystko wypolerować. O, ciekawa anomalia. W naszej twierdzy pokazał się tutaj jakiś gość, który jest człowiek Returned Butcher. To znaczy, że prawdopodobnie jest to coś a la taki ghoul, taki trochę zombiak, ale w pełni świadomy, który został kiedyś skoszony przez nekromantę. Gdzieś tam po prostu. Czyli mamy tutaj jakiegoś zombie, który jest w pełni świadomy i tak sobie żyje po prostu, no. Więc rozpoznajemy właśnie takich świadomych zombiaków po tym, że są opisani na niebiesko. No, tak tylko chciałem tutaj wam pokazać, że coś takiego istnieje. To skoro ostatnia wyprawa w sumie nie skończyła się niczym ciekawym, to spróbujemy wysłać naszych żołnierzyków raz jeszcze. Konal Nist, Conquer and Occupy. Może tym razem się uda. Dostaliśmy powiadomienie, że tym razem się udało. Teraz możemy sobie wejść tutaj w mapę, raporty. Jak wyglądała ta walka teraz? No, zaatakowali się ludzie, tam gobliny. Walczą z krasnoludami, krasnolud walczy z krasnoludem, ponieważ pewnie część lokalnych krasnoludów dołączyła się do goblinów. O, i tutaj widać, że część tutaj właśnie naszych ludzi już zaczęło ginąć. Znaczy, część goblinów zaczęła być zabijana, bo tutaj właśnie strike down. Goblin zabity. I też tutaj widać, że chyba... Tak, zwyciężyliśmy. I zarządca lokalny, czyli goblin Simin Born Beatles, został pociachany na kawałki. No, super. Czyli odbiliśmy tu jakieś tereny i okupujemy teraz ten teren militarnie. I teraz co my możemy zrobić? Na razie musimy sobie poczekać, zanim dostaniemy informację o tym, kto został lokalnym zarządcą. Nasze krasnoludy zostały ekspertami w trenowaniu krundlów, to akurat mało interesujące. Ja akurat to teraz tak czekam na tą informację, ale doczekać się nie mogę, więc po prostu wyślę teraz naszego messengera, żeby po prostu tam się wybrał po pracowników. Z tego co widzę, jest ich chyba więcej jak 10, znaczy no jest tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. To znaczy, że oprócz tych naszych żołnierzy, którzy zostaną pozyskani, również pozyskamy trochę krasnoludów, tych, których już tam byli. Czyli są tam jeszcze krasnoludy z tej populacji podbitej wcześniej. No bo jesteśmy w sumie na terenach krasnoludzkich. Nie podbijamy żadnych tutaj twierdz goblinich, tylko odbijamy nasze twierdze krasnoludzkie razem z wciąż tam się znajdującą populacją krasnoludzką. Ponieważ nie wiedzieć czemu, akurat nie popełniają zbrodni wojennych tutaj ani krasnoludy, ani gobliny, nie wyrzynają całych populacji, tylko na tyle, co zginie żołnierzy, a reszta sobie zostaje. Stellaris wręcz nie do pomyślenia. Nasz posłaniec powrócił, mamy aż 132 osoby teraz i gdybyśmy chcieli sobie zobaczyć, kto tutaj został, to w sumie się nie dowiemy, kto tutaj został. Taka sytuacja. Ale jestem niemal przekonany, że to nie powinni być wszyscy nasi ludzie, których tu wcześniej mieliśmy, ale mogę się mylić. To tak, wsadzamy tutaj z powrotem wszystkich naszych żołnierzy, którzy na pewno walczyli, tak jestem przekonany przynajmniej po ich zdolnościach, czyli powinny to być te osoby. Następnie on ma zbroję, więc on chyba też był. No i w sumie mamy wszystkich. Czyli być może to wszyscy byli. Patrzmy na przykład na pana. On akurat nie zajmował się walką. On tylko po prostu ma swoje zdolności tak po prostu, bo je posiada. Więc to nie jest tak, że on tutaj jakkolwiek jest nauczony. Czyli ktoś tam jednak został. No i niedługo ta osoba, która została, będzie ogłoszona oczywiście zarządcą. Tylko dostaniemy ten komunikat oczywiście już niedługo. Powstał nowy artefakt i teraz już powstał ten projekt, o którym mówiłem, czyli dzielnica świątynna. Generalnie ma polegać to na tym, że ja wstawiam dosłownie wszędzie ołtarze, następnie powstawiamy drzwi. I na czym polega tworzenie dzielnicy świątynnej? Polega to na tym, że robimy bardzo dużą ilość meeting area, tudzież po prostu świątyniek. Robimy tutaj jako new temple i oznaczamy bóstwo. I to będą świątynie wyłącznie bóstwom poświęcone. I tak w kółko jedziemy po liście.
i ustawiamy co kolejne. Dzięki DF Hackowi łatwiej nam będzie się nie zamieszać w tej całej robocie. Zaznaczając tutaj świątynię, możemy zaznaczyć, że hide established i teraz widzimy tylko te, które jeszcze nie są stworzone. Przez to ten Lumnum i Locum, które przed chwilą stworzyłem, nam znikają i mamy już tylko te kolejne i kolejne. Więc w ten sposób właśnie robimy taką dzielnicę świątynną, po to, by było tutaj reprezentowane każde bóstwo, które jest wyznawane w naszej świątyni, znaczy w naszej twierdzy. Czy jest to bardzo potrzebne? Niekoniecznie. Często krasnoludy po prostu wybierają zwykłe modlenie się w tej naszej ogólnej świątyni, ale kiedy nie mogą sobie pozwolić na taką ogólną świątynię i na przykład nie lubią chodzić do takiej ogólnej, to będą chcieli taką właśnie osobistą świątynię, tylko taką właśnie dla ich bóstwa. Więc dla dbania o dobre samopoczucie krasnoludów można oczywiście się pobawić w robienie bardzo dużej ilości świątyń. Oczywiście te bóstwa różnią się bardzo na przykład tym, jakie domeny one ze sobą reprezentują. Na przykład tutaj mamy Kaclu, tak jakby bóstwo, które reprezentuje błyskawice. Mamy również bóstwa, które reprezentują niewolnictwo, tak jakby Trealdom, tak to rozumiem. No, na przykładzie, niektóre są wyznawane przez na przykład 20 wiernych, niektóre są wyznawane przez na przykład 5, niektóre bóstwa są tylko przez jednego. Jeśli jest chociaż jeden wyznawca takiego bóstwa, to już nam się takie bóstwo tutaj na liście pokazuje. No i więc tak to właśnie wygląda. Tych bóstw jest naprawdę dużo, a co dopiero jeszcze kultów z nimi związanych, ale mam nadzieję, że mi chyba starczy miejsc, żeby te wszystkie bóstwa tutaj umieścić. No chyba, że no, nie starczy mi miejsca, wtedy może ci państwo, którzy nie dostali swojej prezentacji, nie będą jakoś szczególnie urażeni. Muszą zrozumieć, że no cóż, było tych bóstw aż za dużo. Widziałem, że zostało jeszcze trochę tych bóstw, ale tyle na razie starczy. Taka dzielnica świątynia powinna na razie wystarczyć. Być może jeszcze to rozszerzę tutaj o jeszcze jeden poziom w tą stronę. Dobrze, w kolejnym odcinku na pewno będę maltretował ciągle ten oddział milicji, żeby latali non-stop na podboje, ponieważ oczekujemy od nich odbić chociaż część tych krasnoludzkich terenów znajdujących się w tych oto miejscach, o tutaj, na przykład też i tutaj, więc na pewno będziemy szli z lekką rekonkwistą. A póki co, dziękuję bardzo za uwagę i widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!